Cześć, z tej strony Edyta, Vegan TV, Zakręcony Wega Obiad, autorka tego kanału, właścicielka roślinnego cateringu Zakręcony Wega Obiad oraz dwóch książek, które tutaj widzicie. Tutaj mam świeżo wyciśnięty sok z mandarynek. Tak naprawdę nie chcieliśmy ich jeść, bo miały bardzo cienką skórę, kiepsko się ją obierało, były kwaśne i leżały, aż zaczęły robić się twarde. Więc padłam na pomysł, żeby wycisnąć z nich sok i okazało się, że mają mnóstwo soku w sobie. Z 2 kg 2 litry soku ponad uzyskaliśmy. I właśnie ten sok mandarynkowy, ale może być też sok pomarańczowy, wykorzystam do mojego koktajlu. Dam go 200 ml. Więc naprawdę niedużo. Do tego będzie kawałek marchewki, tu jest 50 g. Burak mały, 80 g. Jedna gruszka, konferencja, około 130 g. Ja zawsze mielę trochę dłużej, ponieważ lubię gładkie koktajle. Oczywiście można zrobić go rzadszego. Ja nie chciałam też za dużej porcji. Piękny czerwony. I na pewno pyszny. Ups. Pachnie gruszkowo. Smakuje najbardziej gruszką. I trochę jest taki kwaskowy. Ze względu właśnie na ten sok mandarynkowy, który jest kwaśny. Ale nie ma takiego ziemistego posmaku buraka. Dlatego jeśli nie przepadacie za burakiem, za smakiem buraka, ten koktajl będzie dla Was idealny, ponieważ ten sok mandarynkowy czy pomarańczowy i gruszka zabijają smak buraka. Marchewki tutaj nie czuję za bardzo. Jest pyszny, gęsty i myślę, że spokojnie zastąpi Wam posiłek. Tym bardziej, że w zależności od soku ma około 210 kalorii i całkiem sporo węglowodanów, zaraz Wam powiem ile. No według moich obliczeń może mieć około 44 g węglowodanów. 3,5 g białka, niecały gram tłuszczu. Tak więc będzie w sam raz, na przykład na zastąpienie sobie jakiegoś jednego posiłku, takiego lekkiego. Pyszny, gęsty i na pewno Cię nasyci. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, żeby żadnego filmu nie stracić. Będzie mi też miło, jeśli dasz łapkę w górę pod tym filmem i zostawisz swój komentarz. Możesz go nawet udostępnić dalej, żeby więcej osób zobaczyło, jaki pyszny koktajl można sobie czerwony przyrządzić. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, a już wkrótce kolejny koktajl czerwony pokaże się na moim kanale.